Państwa, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Pozwólcie, że przedstawię Wam najpierw Panią Joannę Borkowską, autorkę dzisiejszej wystawy. Brawo! Teraz, żebym nie zapomniała, autorce towarzyszy Jason Goldsmith, nie wiem gdzie jest, mąż. Mąż. Mężu! Mąż Jason! No to w międzyczasie panią naczelnik, panią Irenę Kępisty witam, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Cieszę się, że pani jest z nami dzisiaj. I jestem bardzo zadowolona, że przyjechał dzisiaj specjalnie, żeby obejrzeć tę wystawę i spotkać się z artystką i być razem z nami. Pan Zbigniew Kraska, dyrektor we WWA w Legnicy, Dygni Zbyszek. Może kogoś nie przywitałam bardzo ważnego, proszę wybaczyć. Jest jeszcze jeden bardzo, bardzo wielki, ważny gość. Nie wiem gdzie. Ten wielki gość nazywa się Katarzyna Kozyra. Proszę Państwa, to jest chyba największa polska artystka współczesna. Bardzo jest nam miło, że Kasia przyjechała. Ona przyjechała oczywiście dla Joanny, nie dla nas. O co jesteśmy trochę zazdrośni, no, ale jest. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdża, że pamięta o Jeleniej Górze, o swoich przyjaciołach, że jakoś tak stara się śledzić to, co się dzieje nie tylko w Warszawie, ale gdzie indziej. Naprawdę jesteś zu dziewczynka, że przyjechałaś. Bardzo się cieszymy. No a teraz co do samej wystawy. Joanna Borkowska jest przede wszystkim pracownikiem akademickim wykształcenia, już nie wiem, politologiem chyba, pracowała na UJ-cie, napisała doktorat z historii idei, jest wysoko wykształcona na różnych ważnych uczelniach, w Oksfordzie, nie wiem, w Paryżu jeszcze studiowała, na UJ-cie i Bóg wie gdzie. Naprawdę wielka kariera naukowa była przed nią. I w pewnym momencie swojego życia albo ktoś się uświadomił, albo sama poczuła tak głęboką wewnętrzną potrzebę, że musi malować i że nauka i wszelkie sposoby pracy naukowej, czy ten rodzaj życia i pracy jej jakby nie wystarcza, że potrzebna jest jej sztuka. Pierwsze przykłady swojej twórczości okazały się trafionymi, okazały się interesującymi. Zauważyli jej twórczość bardzo znani krytycy sztuki i jakoś ją zachęcili do tego. Jest osobą na tyle radykalną w swoich wyborach, na tyle pasjonującą się sztuką, że w 2008 roku zaprzestała w ogóle kariery naukowej, pracy naukowej i zajęła się tylko pracą malarską. To, co tu widzicie, to nie jest jej debiut, bo ona już ileś wystaw przed nami miała w bardzo ważnych ośrodkach zagranicznych, ale także w ważnych polskich galeriach, w Galerii Labirynt, pani naczelnik, tak, w Galerii w Sopocie, w Galerii w Muzeum Narodowym w Koszalinie, w paru jeszcze innych miejscach będzie miała i myślę, że przed nią duża kariera. I widzimy tutaj prace, które są jakby zupełnie odmienne od tego, co my pokazywaliśmy do tej pory, od tego, co się najczęściej pokazuje. Prace, które właściwie pozbawione są jakiejkolwiek literatury, tak na pierwszy rzut oka. Prace czyściutkie w sensie no, monochromatycznym, jakiejś kompozycji, jakiejś kolorystyki, wycyzelowane, bardzo pięknie dopracowane w każdym szczególe i budzące taki wielki szacunek i uznanie jakby estetyczne. Ale z drugiej strony one są niepokojące, one nie pozwalają tylko zachwycać się urodą, bo czujemy, może bardziej, widzimy też, ale myślę, że czujemy, że one bardzo działają tak energetycznie, że jest tu jeszcze drugie dno, czy druga warstwa, że ta pierwsza warstwa, którą widzimy, ta estetyczna, ta piękna, ta urodziwa, ta wysmakowana, to nie wszystko, że jest w tym coś jeszcze.
Myślę, że w tych pracach styka się sztuka i nauka. Ja się nie znam kompletnie na nauce. Jasia, ratuj mnie. Ja bardzo przede wszystkim, Nina, dziękuję Ci za takie piękne wprowadzenie, ponieważ to, co Ty mówisz, to jest też takie wyjątkowe. Znaczy w ogóle bardzo Państwa wszystkich serdecznie witam i jest mi przemiło, że Państwo zechcieli przyjść i zobaczyć te prace i trochę je poczuć. Ale Nina tutaj powiedziała o kilku takich ważnych rzeczach, jeżeli chodzi o pracę, bo Nina użyła słowa piękno. I teraz tak, nie wiem, czy Państwo widzą, co się dzieje, ale jakby są takie trendy w sztuce, które jakby zaprzeczają temu piękno. To piękno jest takie właśnie wyrzucane poza nawias. Ludzie się boją piękna, boją się harmonii. Jakby piękno jest czymś takim, no teraz jest takim outsiderem trochę. Więc demodę. Tak, piękno jest takie demodę. Trochę tak jak się mówi, że też obrazy, malarstwo jest już passé, prawda? A ja uważam, że jakby moim celem samym w sobie nie jest poszukiwanie piękna i harmonii, ponieważ ja realizuję wizję, którą gdzieś tam dostaję i ona się okazuje jakby tutaj jak dla niektórych piękna, a dla niektórych jest też odrzucająca, więc, ale to też jest taki ciekawy wątek, na którym też może warto się pochylić. I jeżeli chodzi o ten cały proces twórczy, bo tutaj Nina mówi właśnie o tej warstwie naukowej, jakby ta warstwa naukowa nie jest też, powiedzmy, inspiracją dla mnie, tylko inspiracją w ogóle dla mnie jest natura, a natura oczywiście jest wszystkim to, co jest, tym, czym jest, prawda? Więc to jesteśmy my, to jest to, co jest widzialne, ale też co jest niewidzialne. I mnie się wydaje, że ja tutaj dotykam bardziej tym moim takim okiem wewnętrznym, artystycznym, właśnie tej sfery takiej wibracyjnej, powiedzmy, tej sfery niewidzialnej, ale która znajduje potwierdzenie w tych teoriach naukowych i nawet już w badaniach, bo już nawet czasami przychodzą do mnie koledzy, którzy mi pokazują, o zobacz, jakie tutaj zdjęcie z NASA jest, bardzo przypomina Twoje obrazy. I ja jestem oczywiście zachwycona. Ale nie jest to dla mnie bezpośrednią inspiracją, więc tak jak mówię, dla mnie inspiracją jest natura. Także tutaj wydaje mi się, że ja współpracuję też z naturą, bo te moje obrazy, jeżeli chodzi o metodologię i technikę, są oddane naturze. Ponieważ jak Państwo tutaj na przykład, tutaj za Państwem są takie trzy obrazy, które nazywają się Frequencies. I one są stworzone właśnie z inspiracji natury, z moich takich, powiedzmy, podróży z domu do pracowni podczas zimy, kiedy to spływały kamienie, piasek i śnieg roztapiający się, który sobie tworzył takie ścieżki. No i stwierdziłam, że no to jest w ogóle coś wspaniałego, więc może warto też wykorzystać tą technikę natury do stworzenia swojej własnej wizji. I jak tutaj Państwo widzą, tutaj natura odgrywa ogromną rolę, ponieważ to jest duża ilość pigmentów. Jak na przykład biorę taką michę, wkładam tam na przykład cztery słoiki pigmentów złotych, do tego farbę i dużo terpentyny i potem przelewam to wszystko na płótno, przelewam, aż tworzą się takie struktury, tworzą się ścieżki. Ja to zostawiam i natura robi swoje, po prostu robi to, co zależy od materiału, od temperatury, od nachylenia i tak dalej. Więc jakby ja mam wizję, ale już natura jakby w tym wszystkim pomaga. Więc tutaj natura nawet technicznie odgrywa ogromną rolę. Jeżeli chodzi o, i tutaj jeżeli mówimy właśnie o frequency, czyli częstotliwości, i widzimy też, że tutaj jest i częstotliwość tego gestu, ale też i widać te kształty, które się tworzą, przypominają częstotliwości w tym świecie fizycznym, prawda? Jeżeli chodzi na przykład o z kolei obrazy, które są kropkowane, no więc ja uważam też na przykład, że kropka jest taką formą doskonałą. I tutaj dużo mi czasu zajęło, żeby do tej kropki dojść, dlatego że jak Państwo pójdą na ostatnie piętro do takiego pokoju z kółkami, to właśnie tam są, tak, są koła, kolory i tutaj akurat interesowała mnie bardzo
sfera właśnie koloru i energii i fal też świetlnych. I to był taki projekt troszeczkę bardziej złożony. Nie będę może tutaj za bardzo o tym projekcie mówić, ponieważ jakby nie został on zrealizowany, ale chodziło o kolory i to, w jaki sposób one oddziałują na człowieka. Poza jakimiś takimi kulturowymi uwarunkowaniami. Więc tylko badania były prowadzone odnośnie dwóch kolorów w Caltech przez Christophera Kocha nad kolorem niebieskim i nad kolorem żółtym. To już się trochę powtarzam, bo już paru osobom o tym mówiłam. I tutaj się okazuje, że następuje zaprzeczenie jakby tej naszej wizji koloru, ponieważ nam się zawsze wydawało, że kolor niebieski uspokaja, prawda? A się okazuje, że właśnie najbardziej pobudza komórki. Koch, czyli kucharz. Jeżeli chodzi o kolor żółty, to kolor żółty właśnie uspokaja, a nie pobudza, tak jak nam się na przykład wydaje. Więc jakby tutaj jest to przejście od tego koła do kropki. I tutaj na przykład są prace, które są z kolei takim nasyceniem kropkowatym, ale które przypominają bardzo po prostu kosmos, tak? Też to pole elektromagnetyczne, niektórzy mówią jakieś tło, więc jakby tutaj już potem naukowcy, jak ktoś przychodzi do mnie do pracowni, na przykład jakiś astrofizyk, to on już mi tutaj wyjaśnia, co to jest, tak? Więc to nie ja tutaj się inspiruję, ale jakby oni zauważają jakieś podobieństwa właśnie tutaj naukowe. Więc ja Państwa tutaj zostawiam z tymi obrazami i tylko może na koniec powiem, że cała wystawa została nazwana Elementy, ponieważ tutaj są przeróżne elementy, które tworzą jakąś całość, bo tutaj wszystko ma swoje miejsce, jakby i te cząstki tworzą coś takiego większego, ale też ja lubię takie podwójne znaczenia. Na przykład są obrazy, które elementy, czyli elementy duch wody, duch ziemi, duch ognia, duch nieba, czyli nawiązują też do żywiołów, tak? Więc tutaj jest to takie podwójne i jest też obraz taki, który się składa z 32 elementów, czy może nawet 38, bo też są z boku, który się nazywa Zen, czyli tutaj też jest nawiązanie do tego procesu medytacyjnego, podczas którego ja pracuję, ale też jest to skrót od zjawiska energetyczne natury. Także serdecznie Państwa zapraszam do poczucia tych obrazów, nie myślenia, tylko właśnie zagłębienia się, odczucia ich, niech one podziałają trochę na Państwa, mam nadzieję pozytywnie. I bardzo Państwu serdecznie dziękuję za przybycie i bardzo dziękuję Ninie i BWA i wszystkim pracownikom, ponieważ są niesamowici. Ja tutaj naprawdę regeneruję się w Jeleniej Górze, mimo wysokiego zanieczyszczenia powietrza, czuję się szczęśliwsza i serce mi naprawdę jakoś tutaj lepiej chodzi. Więc bardzo dziękuję i też dziękuję dyrektorowi BWA Galerii Sztuki w Legnicy, że zechciał przybyć, bo to też dla nas bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, od nas wystawa pojedzie właśnie do Legnicy, a z Legnicy pojedzie do Zielonej Góry. Wspólnie wydamy katalog. Przepraszamy, że go dzisiaj jeszcze nie możemy Państwu zaprezentować, ale na początku marca, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale w stosownym czasie damy precyzyjną informację. Zaprosimy Państwa jeszcze raz na spotkanie takie z posiedzeniem i głębszą rozmową. Bardziej detaliczne. Tak, z Joanną i na promocję katalogu. Także to nie jest ostatnie spotkanie z naszą autorką. I jeszcze jedna techniczna uwaga. Bardzo prosimy, żebyście lampek wina nie wnosili do sali. Pijemy to wino w holu i mamy na dole piwniczkę. Zejdźcie do piwniczki, a tu dbajmy, żeby ta nieskazitość nie została w żaden sposób naruszona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stawa jest na górze. Tak, zapraszam. Thank you.